Jest mi ogromnie miło, że mogę tutaj być, że mogliśmy rozpocząć od tego pięknego miejsca i niezwykle ważnego nie tylko dla województwa lubelskiego, ale całej Polski, od mszy świętej i że możemy świętować 40-lecie wielkiego dobra. Bo w zasadzie po tym, co powiedział ksiądz proboszcz na kazaniu, krótko, a tak bardzo treściwie, to ciężko jest cokolwiek dodać. To jest wielkie dobro, to jest przejaw wielkiej miłości do bliźniego, pomaganie mu w sytuacjach, w których rzeczywiście ta pomoc nie jest łatwa, a jest konieczna. Tak to wygląda w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w całej Polsce, w całym województwie lubelskim. Tak to wygląda również tutaj w Kęble, tak to również wygląda tutaj w powiecie puławskim. Tego Państwu gratuluję, za to Państwu dziękuję i cieszę się, że dziś w tę rocznicę możemy tu być razem z Panem Wojewodą, z Panią Kurator, z władzami oświatowymi, władzami województwa po to, żeby podkreślić wagę Państwa pracy. To jest rzecz, która nie jest powszechna w całej Europie na taką skalę i w takim stopniu, jak to się dzieje w Polsce. To szkolnictwo specjalne w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. Ta pedagogika specjalna jest rzeczywiście niezwykle rozwinięta. Jeździmy na tego rodzaju rocznice nie tylko dlatego, żeby podkreślić to dobro, które Państwo robicie dla całego społeczeństwa, bo przekazując swoją wiedzę, swoje wsparcie, swoje specjalne kompetencje, które Państwo macie tym najbardziej potrzebującym, robicie to nie tylko dla nich, nie tylko dla ich rodzin, ale dla całego społeczeństwa. Jeździmy również po to, żeby podkreślić, że wszelkie plotki o tym, że będziemy likwidować szkoły specjalne, są absolutnie wyłącznie plotkami i to jeszcze plotkami niezwykle perfidnymi. Nie ma alternatywy dla tego rodzaju ośrodków. Nie ma również dlatego, że te ośrodki świetnie działają. To dokładnie wiemy. Fakt, że w Polsce od jakiegoś czasu, ale nie od czasu, kiedy ja jestem ministrem, ani nie od czasu, kiedy rządzi nasza formacja, to rodzice decydują, czy posłać dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do tego rodzaju ośrodków, do szkół specjalnych, czy do ośrodków, czy do szkół ogólnodostępnych, no, spowodował, że jest dziś w szkołach ogólnodostępnych 70% dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. I dlatego musimy się nimi zajmować także w szkołach ogólnodostępnych. Ale to wcale nie oznacza, że w jakikolwiek sposób chcemy osłabiać tego rodzaju ośrodki. Wręcz przeciwnie, one muszą być wzmacniane, bo tylko one są alternatywą właściwą dla wszystkich tych, którzy potrzebują Państwa wsparcia, Państwa kompetencji, Państwa miłości, którą im potraficie przekazać najlepiej, jak jest to tylko możliwe. Tego Państwu gratuluję, za to Państwu dziękuję w tę 40. rocznicę tego ośrodka. Panią dyrektor proszę o przyjęcie dyplomu okolicznościowego i prezentu, laur niepodległości dla tego ośrodka. Wszystkiego najlepszego.